Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Witamy Was bardzo serdecznie w audycji Przystanek Kraków. Nazywam się Katarzyna Winkler, a wraz ze mną jest... Julia Pagacz. Dzisiaj chciałybyśmy Was zabrać na pewnego rodzaju wycieczkę po Krakowie. Porozmawiamy o młodopolskich zabytkach. Czy wiedziałaś, że Kraków był ośrodkiem Młodej Polski? Tak, to naprawdę niezwykłe, że do dziś, spacerując po różnych zakątkach tego miasta, możemy natknąć się na wiele zabytków związanych z tym okresem. Może przypomnijmy, czym była Młoda Polska? Masz rację, warto przypomnieć. Mianem Młoda Polska określamy okres literacki trwający na przełomie XIX i XX wieku. Jego nazwa została zaczerpnięta z cyklu artykułów Artura Górskiego zatytułowanego Młoda Polska. Ukazywał się on w krakowskim czasopiśmie Życie. Często ten okres nazywany był również modernizmem, neoromantyzmem czy dekadentyzmem. Dominowały w nim nastroje pesymistyczne, poczucie zagrożenia i znużenia. Ważną rolę odgrywała sztuka. Stanisław Przybyszewski napisał Konfiteor, manifest sztuki młodopolskiej, w którym stwierdził, że sztuka jest celem sama w sobie, jest absolutem, a artysta jest jej kapłanem. W okresie Młodej Polski pojawiły się nowe prądy literackie, takie jak dekadentyzm, symbolizm, którego mistrzem był na pewno znany wszystkim Stanisław Wyspiański, ale także impresjonizm czy ekspresjonizm. Są z nami Magda Lewicka, historyczka sztuki, antropolożka kulturowa, wikipedystka i członkini inicjatywy Muzeum Herstory Sztuki w Krakowie. Oraz Lidia Kamińska, doktorantka literaturoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistka z okresu Młodej Polski, zaangażowana w działania Muzeum Herstory Sztuki w Krakowie. Jak wyglądała sprawa kobiet w okresie Młodej Polski? Czy w Krakowie kryją się ślady kobiecej historii z okresu Młodej Polski? Jeżeli tak, to jakie? Gdzie możemy je znaleźć? Myślę, że właśnie temat kobiet jest bardzo silnie związany z okresem Młodej Polski, dlatego że to jest ten moment, kiedy nasilały się wszelkie ruchy emancypacyjne, kobiety walczyły o swoje prawa, prawa wyborcze, ale nawet prawa na przykład do studiowania na uniwersytecie, więc te tematy są bardzo związane. Młoda Polska jest też momentem, w którym coraz więcej kobiet zaczynało tworzyć i zaczynało jakby, znaczy te kobiety były coraz bardziej widoczne, ich twórczość stawała się coraz bardziej widoczna. Było coraz więcej kobiet poetek, które w tym okresie pisały. Tu pozwolę sobie wymienić kilka nazwisk, bo być może kogoś ta tematyka zainteresuje. Maryla Wolska, Bronisława Ostrowska, Maria Komornicka, Kazimiera Zawistowska. To jest kilka właśnie takich istotnych dla Młodej Polski nazwisk. I też, co jest ważne dla tej epoki i dla tego, jak to wszystko było powiązane. Po pierwsze, pojawiało się coraz więcej kobiet autorek, ale po drugie, jest to też czas coraz większego nasilenia postaw mizoginistycznych, niechęci wobec kobiet, co było związane właśnie z tym, że one wkraczały w ten obszar twórczości, który tradycyjnie przez patriarchat był postrzegany jako obszar zarezerwowany dla mężczyzn. Więc to, że te kobiety coraz bardziej walczyły o swoje prawa i były coraz bardziej obecne w tej przestrzeni twórczej, sprawiało, że mężczyźni coraz bardziej je demonizowali i w literaturze tego okresu mamy niezwykle dużo takich negatywnych przedstawień kobiet. A jeżeli chodzi o kwestię śladów w Krakowie związanych z
kobietami w młodej Polsce? Tak, myślę, że jak najbardziej możemy takie miejsca odnaleźć. Pierwszym z takich miejsc, które przyszło mi do głowy, jest Rydlówka, bo jest to dom związany z siostrami Mikołajczykównami. Najbardziej znana Jadwiga Mikołajczykówna. Właśnie ta panna młoda ze słynnego Wesela Wyspiańskiego. Jeżeli kogoś interesuje ten temat kobiet związanych z Rydlówką, jest świetna książka Moniki Śliwińskiej, Panny z Wesela, więc można sobie o tych kobietach przeczytać. Kolejnym miejscem jest Teatr Słowackiego, bo przecież to miejsce, w którym występowały w tym okresie aktorki. Myślę, że najbardziej znane nazwiska jak Irena Solska, Wanda Siemaszkowa, czyli słynna panna młoda z Wesela, Helena Sulima, czyli znowu Rachela z Teatrem Słowackiego, czyli ówczesnym teatrem miejskim w Krakowie była związana też Gabriela Zapolska. Muzeum Narodowe, kolejne miejsce, bo można tam obejrzeć obrazy Olgi Boznańskiej. Dlatego też warto się wybrać, pooglądać te prace. Planty, to takie nieoczywiste, ale tutaj można przywołać anegdotkę na temat tego, jak zazdrosny Lemański strzelił do swojej żony Marii Komornickiej, bo był tak chorobliwie zazdrosny, że podejrzewał ją o to, że ma jakiś romans z kuzynem. Więc strzelił do niej oraz do tego kuzyna. Taka anegdotka. I też jeszcze mi się przypomina jedno miejsce, w którym mieszkała Dagny Przybyszewska wraz z mężem Stanisławem Przybyszewskim na Karmelickiej 53. I to jest takie miejsce nieoczywiste, bo dzisiaj jest tam salon fryzjerski i kosmetyczny, ale na ścianach wiszą zdjęcia właśnie między innymi Dagny. Myślę, że to tyle miejsc, które mnie się przypomniały. Ja jeszcze mam takie jedno miejsce, cmentarz Rakowicki, i tam właśnie wspólnie pochowani są państwo młodzi z Wesela Wyspiańskiego. No tutaj mówimy też o mężczyźnie, ale jest właśnie Mikołajczykówna tam pochowana, także myślę, że to jest też takie miejsce, które warto odwiedzić, jeśli chce się tropem kobiet młodej Polski właśnie podążać. I tu myślę, że też jest ciekawa publikacja Karoliny Grodziskiej, Krakowianki zapomniane, o niezwykłych paniach pochowanych na cmentarzu rakowickim. Więc w ogóle jest już cała publikacja o kobietach, które spoczywają na tym cmentarzu. Więc można sobie trasę własną ułożyć właśnie śladem tych kobiet i akurat trafić na te z tego okresu młodej Polski. To zaskakujące, że w Krakowie mamy tyle śladów tak naprawdę kobiecej historii w okresie młodej Polski. Pamiętam, że jak byłam na wycieczce w liceum, bardziej podążaliśmy po Krakowie właśnie śladami mężczyzn. Czy to Stanisława Wyspiańskiego, czy właśnie Lucjana Rydla, czy śladem artystów z modernizmu, których obrazy znajdują się w muzeum w Sukiennicach. Może też w Krakowie znajdziemy jakieś nietypowe miejsca, właśnie jak te planty czy cmentarz rakowicki, związane z okresem młodej Polski. Może też niekoniecznie już z kobietami, chociaż bardzo chętnie usłyszymy o właśnie takich jeszcze nietypowych miejscach z nimi związanymi, ale też może jakieś mało znane miejsca, w których ta młoda Polska jest widoczna, była widoczna, które odgrywały kiedyś ważną rolę, a o których się nie wspomina teraz. Myślę, że jeśli chodzi o te nietypowe miejsca, mogłabym powiedzieć o mieszkaniach twórców młodopolskich. Chociaż w zasadzie te miejsca nie są w Krakowie jakoś szczególnie oznaczone i jeżeli ktoś chciałby się wybrać na spacer
zwiedzając właśnie te miejsca, w których mieszkali kiedyś młodopolscy artyści, miałby problem po prostu z ich odnalezieniem, bo musiałby mieć konkretne adresy. Zauważyłam, że właśnie nie ma takich tablic upamiętniających te postaci, a myślę, że byłoby to ważne, żeby pomóc zainteresowanym turystom w zwiedzaniu Krakowa tymi śladami. Kiedyś właśnie byłam na spacerze śladami Młodej Polski, spacerze po Krakowie i przewodnik nam te miejsca pokazywał, natomiast sama miałabym pewnie problem, żeby je odnaleźć. Nawet ta słynna młodopolska kawiarnia Paon, która znajduje się na Szpitalnej naprzeciwko Teatru Słowackiego, nie jest w żaden sposób oznaczona. Musimy sami odnaleźć ten budynek. Myślę, że przydałoby się, żeby ktoś wreszcie zmienił tę sytuację i oznaczył te miejsce. Może to właśnie jedno z zadań dla Muzeum Herstorii Sztuki. Oczywiście, zwłaszcza te związane z kobietami, oczywiście, Młodej Polski.